Witam Was serdecznie w kolejnym tutorialu. Dzisiaj absolutne podstawy postaw. Chciałem Wam pokazać sztuczkę, od której wiele osób zaczyna Photoshopa, czyli jak wymienić to, co jest za drogą. Droga generalnie w takim landscape'ie ma bardzo fajną funkcję, mianowicie jeżeli jest wyżej niż horyzont i tak dalej, to można kompletnie wymienić tło, które jest w oddali. No i dzisiaj to zróbmy, czyli zaznaczamy sobie szybkim zaznaczeniem nasz landscape, on się tutaj nie zaznaczył dobrze, jeszcze raz, no wygląda to całkiem spoko, tutaj jest jakiś dziwny artefakt, wygląda tak jakby lewitowało, więc się tam kawałek nie zaznaczył i okej, w ogóle się tym nie przejmujemy, naciskamy następnie o tutaj na maskę warstwy i mamy mniej więcej zaznaczone nasze drzewa, naszą drogę. Teraz możemy dwuklik zrobić na masę warstwy, wybieramy sobie tutaj ten pędzel, który służy do zaznaczania włosów, ale tak na dobrą sprawę przecież drzewa wyglądają prawie tak jak włosy i po końcówkach drzew możemy delikatnie się przejechać, żeby usunąć ten niebieski kolor i zostawić bardziej postrzępione krawędzie. Dobra, tutaj to będzie istotne. Na razie nie przejmujemy się tym, jak potwornie to wygląda. W ostatecznym rozrachunku będzie wyglądało to dużo, dużo lepiej. Jeżeli naciśniemy Alt, to możemy coś odjąć, a nie tylko dodawać. Ja sądzę, że i tak to zrobi robotę, to jest landscape, w sensie krajobraz, ten krajobraz będzie w oddali, to są szczegóły, a te szczegóły tylko uwiarygodniają nam grafikę, ale nie są w zasadzie niczym najważniejszym. Kliknijmy sobie OK. Jeżeli nacisnę Shift i nacisnę maskę warstwy, tak było, tak jest. No i teraz powiedzmy, że chciałbym wrzucić poza drogę na przykład taką fajną skałę. No to wystarczy, że przeniosę ponad skałę nasz wycięty drogowy jakby obraz, a skałę umieszczę tak, jak sobie tego życzę, prawda? Tu mogę Ctrl-T nacisnąć, trochę ją poszerzę, żeby ona mi się trzymała trochę lepiej w temacie, ale jest to już w miarę dobrze zrobione. To jest oczywiście sztuczka, no i te mgły też wypadałoby sobie doprawić, ale w tym momencie cokolwiek nie zrobię, i cokolwiek nie wrzucę poniżej naszej warstwy, prawda, po prawej stronie, to będzie w miarę jakoś wytłumaczalne. O, na przykład w ten sposób. No fajnie było, żeby to się z horyzontem też gdzieś tam dodawało, ale jest to już praktycznie zrobione z automatu. O, tutaj będzie to dobrze wyglądało, bo ta droga gdzieś tam idzie w dół. O, im więcej nieba, tym lepiej. Nawet jeżeli te góry by dotykały, to nawet będzie chyba idealnie. Dobra, czyli generalnie wymieniliśmy w dwie chwile to, co jest za drogą. Możemy tam nawet zrobić Mordor, jeżeli sobie zażyczymy. No tak, jak żeby inaczej. Więc skoro już mamy też Mordor, to przejdźmy teraz do kolejnego etapu. Mianowicie musimy dopasować w jakimś stopniu te dwie grafiki do siebie. Jeżeli przyjmijmy, że chcemy mieć na przykład taki... taką chmurkę, taką górkę z chmurami, no to ponad naszą grafikę główną, prawda, musimy dodać trochę chmur. Polecam Brush Easy, darmowe pędzle, można sobie ściągnąć, znajdujemy tam pędzel z chmurami, następnie naciskamy Alt, samplujemy sobie kolor tej chmury i na jakimś niedużym kryciu i przepływie delikatnie rozciągamy ten obłok, który nam wychodzi w różnych miejscach na naszą drogę. No nie musi być jakoś super nachalne, to ma nam tylko zunifikować te dwa obrazy. No jeszcze kontrast, ponieważ tutaj mamy większy, tu mniejszy. Ponad naszą górę dodaję krzywe i mogę je troszeczkę dokontrastować. Myślę, że w ten sposób będzie ok. Wygląda naprawdę nieźle, gdyby w Mordorze kiedyś powstała autostrada. Jestem pewny, że wyglądałaby podobnie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Pozdrawiam Was serdecznie. Do kolejnego. Cześć.